W studiu 24gliwice.pl rozpoczynamy przedwyborczy pojedynek kandydatów na prezydenta. Naprzeciw siebie stanie dziś były wieloletni radny Rady Miasta Kajetan Gornik i były wiceprezydent Gliwic Adam Neumann. Zasady są proste. Kandydaci zadają sobie wzajemnie po 3 pytania. Czas na sformułowanie jednego pytania to 30 sekund, na odpowiedź 90 sekund, a na krótkie ustosunkowanie się do odpowiedzi 15 sekund. Na koniec przewidywana jest jeszcze jedna minuta tytułem podsumowania dla każdego z kandydatów. Szanowni Państwo, rozpoczynamy wyborczy pojedynek. W ramach czasu na moje pierwsze pytanie ja chciałbym dokończyć pewną, mam wrażenie, niezałatwioną do końca rzecz. Mianowicie pan Kajetan Gornik mnie pozwał w trybie wyborczym, bo ja powiedziałem w wywiadzie prasowym, że jest wspierany przez PiS. To się panu Kajetanowi nie spodobało. Sąd apelacyjny uznał, że muszę przeprosić. Ja to zrobiłem formalnie, stosowne ogłoszenia ukazały się w gazetach i na portalach, ale Kajtek, tyle lat się znamy, chciałem cię jeszcze osobiście przeprosić i prosić, żebyś nie czuł się urażony, żebyśmy na programy wyborcze się wspierali. Dziękuję bardzo, przyjmuję przeprosiny. Dziękuję ci bardzo za to. Myślę, że znamy się wiele lat. Myślę, że pracujemy razem w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym Żelniki. Mam nadzieję, że po tej kampanii wyborczej dalej będziemy pracować, budujemy razem podest. Mieszkamy niedaleko siebie, dlatego tą kampanię wyborczą traktuję wyłącznie programowo. Rzeczywiście nie były to prawdziwe słowa, ale dziękuję, że sprostowałeś. Myślę, że wszystkie te sprawy, które teraz robimy w kampanii, są na tyle nerwowe, stresujące, że powinniśmy ją zakończyć również jako przyjaciele i cieszę się, że w Gliwicach mamy dobrą tradycję na to, żeby dyskutować o programach, a nie spierać się kto, gdzie, tam, coś. Jasne, cieszę się, że tak podchodzisz do sprawy. Ja chcę w ogóle powiedzieć, że ja cenię sobie wszystkich gliwiczan, wszystkich wyborców, nie chcę w ogóle kategoryzować, chcę współpracować z wszystkimi, również Kajtek z tobą, jak to będzie porządna kampania. Mieszkamy niedaleko ulicy Tarnogórskiej. Proszę, żeby pan mi powiedział, jaka koncepcja zagospodarowania przestrzennego przyświecała przy wydaniu zgody na budowę supermarketów w okolicy radiostacji gliwickiej. One niesamowicie nie pasują do tego obiektu. To jest chyba najcenniejszy zabytek w Gliwicach. Proszę mi powiedzieć, jakim cudem te obiekty tam powstały. Istotnie radiostacja gliwicka jest wielką wartością Gliwic. Te obiekty nie są w bezpośrednim sąsiedztwie radiostacji. Natomiast plan przestrzenny jest przyjmowany przez radnych miasta Gliwice. Prezydent tylko przygotowuje stosowny dokument. Plan przestrzenny to wynik wielu prac, wielomiesięcznych, również konsultowanych społecznie. Przecież w ramach przygotowywania planu przestrzennego jest tak zwane wyłożenie publiczne, jest debata publiczna, można wnosić uwagi. Na podstawie tego wszystkiego prezydent przedkłada Radzie Miasta plan przestrzenny i to radni ostatecznie go przyjęli w takiej formie. Osobiście uważam i tak bardzo mnie nie razi te placówki handlowe, które są w pobliżu radiostacji, chociaż zawsze można powiedzieć, że każdy plan przestrzenny, owszem, może być lepszy, zawsze można go zmieniać, chociaż wiadomo, że obiektów nowo powstałych już się nie wyburzy. Myślę, że nie jest aż tak źle, jak pan to przedstawił. Rzeczywiście, ja obiecuję jedno, że plany zagospodarowania przestrzennego, które będziemy zmieniać i będziemy przedkładać Wysokiej Radzie Miasta, będą tak skonstruowane, aby tego typu obiekty nie powstawały w sąsiedztwie zabytków. W swoim programie pisze pan, że wszyscy mieszkańcy powinni zacząć odczuwać dobrą koniunkturę gospodarczą. Ma pan wiele pomysłów na wydawanie pieniędzy. Chciałbym zapytać, czy pan obliczył te wszystkie wydatki, a przede wszystkim chciałbym zapytać, co będzie wpływem do budżetu, gdyby został pan prezydentem, bo takich wpływów nie widzę, pomysłów na wpływy do budżetu nie widzę w pana programie, więc bardzo proszę się do tego odnieść. Dziękuję za to pytanie. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że wydając 420 milionów złotych na halę, jest trudno mówić o tym, że w moim programie jest jakaś rozrzutność. Te pomysły dotyczące toalet, dotyczące dróg rowerowych, to wbrew pozorom, jeśli się dobrze pomyśli, to wcale nie są drogie sprawy. To są sprawy, które można zorganizować stosunkowo niedużym kosztem. Natomiast oczywiście jednym, pan doskonale o tym wie,
wie, że jednym z elementów budżetu, wpływów do budżetu jest podatek od osób fizycznych i prawnych. Chcemy zachęcić wszystkich poprzez kartę mieszkańca, aby płacili podatki właśnie w Gliwicach. Dzięki temu, jak pan wie, oczywiście ten udział ustala oczywiście prezes Rady Ministrów, ale jeśli zachęcimy osoby, żeby płaciły podatki w Gliwicach, to pozyskamy nowych mieszkańców i nowe środki. Ta karta mieszkańców będzie upoważniała do uczestnictwa w różnych eventach kulturalnych organizowanych przez miasto. Taka karta świetnie funkcjonuje na przykład w Gdańsku. Dlatego oczywiście, że tak. Myślę, że warto wydawać pieniądze, ale roztropnie. I te pomysły nie są wbrew pozorom takie drogie. Wystarczy pomyśleć. Okej, ja jednak uważam, że trochę brakuje pomysłów na zarabianie pieniędzy do budżetu miasta Gliwice w pańskim programie. Ja te pomysły mam, to jest chociażby rozwój gliwickiego obszaru gospodarczego, rozwój gliwickiego lotniska, rozwój dalszy Nowych Gliwic i wiele innych rzeczy. Ja bym chciał zapytać o drzewa rosnące w skrajni drogi. Ile drzew jeszcze planuje pan wyciąć w Gliwicach, które rosną w skrajni drogi? Ja nie planuję żadnych drzew wycinać. Ja powiedziałem tutaj w tle, domyślam się, że chodzi o lipy, słynne już lipy gliwickie przy Alei Mickiewicza. Ja podjąłem decyzję jeszcze razem z wiceprezydentem Śpiewokiem, że wstrzymujemy zaplanowaną wycinkę. Jeżeli wygram wybory, to dokonam dogłębnej analizy, bo przede wszystkim musi być bezpiecznie, ale jeżeli uda się połączyć bezpieczeństwo z ruchem samochodowym, który tam jednak powinien się odbywać i wiem o to, że mieszkańcy tamtej dzielnicy chcą, by ulica Mickiewicza była dalej ulicą po prostu przejezdną, myślę, że da się połączyć bezpieczeństwo z ruchu drogowego z faktem, że będą tam wciąż rosły te lipy, ale to będzie przedmiotem dogłębnej i rzetelnej analizy. Ja mogę obiecać, że będę walczył o każde żyjące drzewo i będę się starał, żeby żadne drzewo nie zostało bezsensownie wycinane. W swoim programie kładzie pan duży nacisk na dialog społeczny. To bardzo dobrze. Tylko jakie mechanizmy chce pan zastosować, żeby rzeczywiście poznawać opinię większości mieszkańców Gliwic? Bo takie pomysły, że kto będzie chciał, to przy pomocy smartfona wyrazi swoją opinię, mam wrażenie, że to będzie narzędzie, co do którego nie wszyscy będą gotowi skorzystać. Osoby starsze przecież nie posługują się smartfonami. A poza tym, jak pan chce pozyskać zdanie tak zwanej milczącej większości? Dziękuję również za to pytanie. Otóż smartfony dzisiaj są bardzo popularne. Każdy młody człowiek na pewno go ma w kieszeni i coraz więcej starszych osób. Jestem na spotkaniach z seniorami, którzy właśnie zdjęcia robią smartfonami. I to są starsze osoby, które znakomicie się posługują tymi przedmiotami. Oczywiście, że oprócz pogłębionej analizy wynikającej z takiej ankiety muszą być dostępne inne sposoby, czyli głosowane tradycyjnie. Ale cała rzecz w tym, żeby zaktywizować tych ludzi, to jest właśnie zadanie prezydenta, żeby każdego mieszkańca zapytać, nawet na ulicy, o jego zdanie. I to jest właśnie clue. Dokładnie tak, to jest clue tego mojego programu, żeby zachęcić do komunikacji z samorządem. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że mieszkańcy są dzisiaj czasem bierni, ale też uśpieni zostali przez jakiś czas. A dzisiaj ich budzimy i pytamy, hej, powiedzcie mi, czy mam zamknąć zwycięstwa od Wyszyńskiego do góry, czy od Placu Inwalidów? I proszę mi uwierzyć, mieszkańcy zejdą, wyjdą z kamienic i będą chcieli głosować. Tak będzie. Świetnie. Ja też uważam, że trzeba kształtować, dążyć do tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego, ale sam prezydent tego nie zrobi. Konieczna jest dobra współpraca z radnymi Rady Miasta i radnymi dzielnicowymi, którzy są blisko ludzi. Ja zawsze oczekuję od radnych, zwłaszcza tych dzielnicowych, dobrej współpracy. Mam pytanie o odpady. Jakie działania pan planuje podjąć, aby zatrzymać wzrost kosztów oddawania odpadów? Czy zna pan jakieś sposoby na to, aby ten koszt odpadów ograniczyć? Czy zapoznał pan się z raportem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 2014-2019, który wskazuje, że jednym z elementów jest właśnie brak konkurencji na tym rynku? W
Polsce mamy bardzo trudną sytuację. Przede wszystkim ona wynika ze złego ustawodawstwa. Wszystkie samorządy mają z tym problem. Ceny za zagospodarowanie, odbiór odpadów galopują w górę. Odbieranie odpadów od mieszkańców to jest tylko część systemu, za który trzeba zapłacić. Gminy muszą uzyskiwać tak zwane poziomy odzysku surowców wtórnych, bardzo wyśrubowane, muszą ponosić opłaty marszałkowskie, które w ostatnich latach wzrosły o ponad 100%. System musi się bilansować, czyli mieszkańcy muszą za to wszystko zapłacić. Gliwice nie są wyjątkiem, opłaty rosną w całej Polsce. Mamy też do czynienia z przeogromną szarą strefą w Polsce. Ostatnio, a propos raportów, ukazał się raport rządowy, który pokazuje, że 1/3 obiegu gospodarki odpadami jest w szarej strefie w Polsce. Płoną rozmaite składowiska. My w Gliwicach prowadzimy od lat przemyślaną, odpowiedzialną politykę. Organizujemy przetargi, ale mamy również gliwickie silne przedsiębiorstwo Remondis, które nam, wygrywając te przetargi, gwarantuje porządek w mieście, bo nie chcemy doprowadzić, żeby zwyczajnie śmieci nas zasypały, a przykłady innych miast wskazują, że nierozważna polityka może doprowadzić do tego, że naprawdę te śmieci nas zasypią i wtedy będzie problem. Należy zwrócić się uwagę nie na te miasta, w których to się nie udało, tylko na te miasta, w których się udało. I to nie jest tak, że tylko Remondis potrafi w Polsce gospodarować odpadami. Ważne, co z tymi odpadami się dzieje później. I tu jest duża rola prezydenta właśnie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, raport mówi jasno, jest brak konkurencji. Szanowni Państwo, kandyduję, bo chcę dać Gliwicom nowej energii, nowej świeżości, nowych pomysłów, nowej fantazji, przyjemności przebywania w Gliwicach. Kandyduję, dlatego że chcę mieć lepszy kontakt z mieszkańcami. Chcę, żeby prezydent był prezydentem bardzo blisko ludzi. Na tylnym fotelu, gdzie siedzi były senator, były prezydent, senator obecny, prezes partii politycznej, żadna partia polityczna. Siedzą koło mnie mieszkańcy na fotelu pilota i mówią, jedź do nas, zobacz nasze sprawy, zapoznaj się, jak żyjemy. Szanowni Państwo, 5 stycznia nie głosujcie na byłych wiceprezydentów. Głosujcie na nowego prezydenta Gliwic. Kajetan Gornik. Dziękuję. Szanowni Państwo, chcę zaoferować Gliwicom doświadczenie i odpowiedzialność. Mój program wyborczy jest oczywiście kontynuacją programu wyborczego Zygmunta Frankiewicza, z którym pracowałem przez 13 ostatnich lat jako zastępca prezydenta. Jest to program kompleksowy i odpowiedzialny, najlepszy program dla Gliwic. Oczywiście, że będą w nim pewne nowe elementy, korekty, moje autorskie pomysły, ale co do zasady to będzie kontynuacja tamtego programu. Przede wszystkim solidne wzmacnianie podstaw gospodarczych rozwoju Gliwic. Mamy nowe pomysły, mówię mamy, bo pracuję w zespole, w którym nie ma już Zygmunta Frankiewicza, ale zostało grono wspaniałych ludzi. Oprócz podstaw solidnych gospodarczych zapewniamy podstawowe potrzeby, które zaspokajamy w Gliwicach, a także stać nas na wiele więcej. Rozwijać się będzie w dalszym ciągu kultura, rozrywka, sport, rekreacja. O to wszystko zadbam w swoim programie i w działalności.